Zbliżamy się. Tutaj taka rzeźba, a w tle zmywak na naszym kempingu. A tu wyjście z naszego kempingu na park. Mamy następny dzień, jesteśmy w samym centrum Oslo. Idziemy trochę zwiedzać. Widok na zatokę. Starówkę. Na starówkę i jesteśmy przy operze. Będziemy na nią. Z tej strony portu wygląda jak całkiem normalnie. A zaraz pójdziemy, zobaczymy ją z drugiej strony. Ale z tej strony wygląda już zupełnie inaczej. Chyba pójdziemy tam na górę, zobaczymy. No to wdrapiemy się na górę po tym pochyłym tarasie. No, weszliśmy, ale jeszcze się okazuje, że można iść dalej. Tak. Stamtąd dopiero będziemy iść dalej. A tam centrum nowe. Kopenhagi. Oslo. Oslo, przepraszam. Nowe centrum Oslo. Idziemy zwiedzić zamek w Oslo. Wstęp na dziedziniec jest bezpłatny. Można tak. Dzień rano do 5 minut.
pójdziemy wzdłuż zamku, obejdziemy go w kółko, a później pójdziemy do portu i pojedziemy do muzeum. No i z zamku rozciąga się fajny widok. Na zatokę. Idziemy na dziedziniec zamku. Jesteśmy w porcie, poniżej zamku. Zobaczymy stare łodzie. O, i oglądamy paragon grozy. Oslo od strony morza. Płyniemy statkiem do Muzeum Morskiego. Koło sterowe od statku. Jesteśmy w muzeum ze statkiem Fram, który używany był przez Amundsena. Scott nie, bo Scott był Anglikiem. Statek Fram był na obydwu biegunach. Jesteśmy na pokładzie słynnego szkunera Fram, który pływał z ekspedycjami polarnymi. Tutaj jakaś jadalnia. Boimy się. Burza na morzu. Wow, burza na morzu. Wicher dnie. Wow. Prawie jesteśmy pod kołem odbiegunowym. Ale nie na Titaniku. Także cali zdrowi wracamy. A my idziemy dalej przy zgrodzie wodoszczelne do pomieszczeń, gdzie załoga mieszkała. O, jak prawdziwy. Zobacz, jak prawdziwy. A to maszynownia statku. Ciężko pracuje na statku. Warsztat musiał być z
stolarski, wszystko musi być, tokarka. Wchodzisz z domu prosto na plaż. O proszę, niespodzianka. O cholera.